pomysł powstał, zrodził się właściwie wtedy, kiedy rozpoczęliśmy przygotowywania do obchodów 19. rocznicy powstania Straży Granicznej. I wtedy stwierdzono, że oprócz takich typowych konkursów dla funkcjonariuszy trzeba zorganizować jeszcze coś dla młodzieży ze szkół raciborskich. A ze względu na to, że pracujemy w takiej formacji, jak pracujemy i mamy dużo związków, wykonujemy dużo zadań związanych z Unią Europejską, więc konkurs jest zarówno o Unii Europejskiej, jak i o Straży Granicznej. Konkurs był podzielony na dwa etapy, etap szkolny i etap tutaj finałowy. Pytania są zróżnicowane od bardzo prostych, takich kiedy powstała Unia Europejska, jakie były początki, do bardzo trudnych, które dotyczą na przykład traktatu lizbońskiego, którego tak naprawdę mało kto z zakresu, którego mało kto jest zorientowany. Uroczyste obchody 19. rocznicy powstania naszej formacji będą właśnie okazją do wręczenia nagród w czterech łącznie konkursach, między innymi w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i Straży Granicznej, który organizowany był właśnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, raciborskich szkół. Nagrody zostały fundowane przez Starostwo Raciborskie. Strzał przypadkowy padł na zewnątrz, także zapraszam i w praktyce teraz każdy... Do dzisiejszego konkursu prawie w ogóle się nie przygotowywałam, gdyż temat tego konkursu to jest już od 2 lat uczę się tego tematu, gdyż biorę udział w różnych innych konkursach w ramach Unii Europejskiej. Natomiast na temat Straży Granicznej to usłyszałam tyle, co dzisiaj na tej lekcji. Myślę, że mi to pomoże w drugim etapie. A podobało się to myślenie? Fajnie było? Tak, bardzo mi się podobało, chociaż mój wynik może nie był doskonały, ale podobało mi się. No, myślę, że dla mnie to jest wyjątka. Ten monitor jest sobie 25 metrów. Tak, nie, tak, lepiej pójdzie.